Nazywam się Michał Radosiński, jestem psychologiem i chciałbym zająć kilkanaście minut tematem dotyczącym stresu, radzenia sobie ze stresem. Pozwólmy swojemu ciału zmniejszyć napięcie. Jeżeli Państwo pozwolicie, to zaczynając ten temat, chciałbym to ująć od strony praktycznej. Sam nie powiem, że nie odczuwam w tej chwili odrobiny stresu. Dlatego chciałbym, mam tutaj poduszkę, chciałbym ją w tej chwili przycisnąć do piersi, pooddychać, poczuć po prostu, że mój oddech się wyrównuje. Patrzę, jakie jest moje bicie serca, patrzę, czy jestem w kontakcie z Państwem. Taki praktyczny sposób regulacji napięcia. Jakiś czas zastanawiałem się, jaki można podać przykład osoby, która jest takim pozytywnym przykładem radzenia sobie ze stresem. Pomyślałem sobie, że może to być sportowiec. Na przykład słynny tenisista Björn Borg, zwycięzca 5 Wimbledonów. Tym bardziej, że ostatnio, to było niedawno, w polskiej telewizji oglądałem film, który przedstawiał mecz Borga z Johnem McEnroe w 1980 roku. Taki pamiętny Wimbledon, a szczególnie pamiętny czwarty set. Taki tiebreak 18-16. W każdym razie w filmie pokazana jest kariera tego tenisisty. Borg był nazywany dżentelmenem kortu, nie bez powodu. W jakiś sposób radził sobie z emocjami. Ale czy zawsze tak było? W filmie jest taka scena, kiedy młody Borg denerwuje się, złości się, jest wściekły, boi się, bo nie udaje mu się. Jest w czasie treningu, jest z trenerem. Jego trener, Lennart Bergelin, mówi do niego: czy ulegniesz temu swojemu strachowi, tej całej swojej wściekłości? Czy potrafisz włożyć siłę tych swoich emocji w uderzenie rakietą? Jak to usłyszałem, zabrzmiało mi znajomo. Właściwie po Lowenowsku. Alexander Lowen, amerykański psychiatra, twórca analizy bioenergetycznej. Takiej psychoterapii, która mówi się, jest psychoterapią przez ciało. Lowen upodmiotawia nasze ciało, zwraca uwagę na jego rolę. Zamieściłem tutaj taki cytat z jego książki Zdrada ciała. Wspinacz przenosi swój lęk na skałę. To brzmi podobnie jak słowa Bergelina. Lowen zwraca uwagę, co się dzieje, jeżeli nie dopuszczamy naszych emocji do wyrażenia. Jeżeli nie wyrażamy, wtedy występują takie bloki w ciele. Powstaje chroniczne napięcia, które utrudniają nam funkcjonowanie. Można powiedzieć, że nasz lęk czy inna emocja się ucieleśnia. Strach ucieleśniony to z kolei tytuł książki innego psychiatry amerykańskiego z pochodzenia Holendra, Bessel van der Kolk. Napisał książkę Strach ucieleśniony. Ukazała się 2 lata temu. Ten autor jest ekspertem w dziedzinie badań nad traumą, leczenia zaburzeń posttraumatycznych. Jest takim pionierem w leczeniu weteranów. Założył Centrum Leczenia Traumy. I ta pozycja jest również godna polecenia Państwu. W gruncie rzeczy jednak, mówiąc o tym, wspominając o tych wspinaczach, o mistrzach rakiety, nie mam na myśli, żeby wysyłać Państwa na przykład w skały, albo nie sądzę, że też staniemy się nagle mistrzami rakiety. Myślę sobie jednak, że wszyscy posiadamy jakieś lepsze lub gorsze narzędzia. Z tego powodu też pokazałem tę swoją poduszkę. Jakieś rzeczy, które mogą być nam pomocne w łagodzeniu stresu. A dzisiaj chciałem Państwu pokazać 2 metody relaksacyjne, 2 sposoby relaksacji. Pierwszy, relaks według Wygodzkiej i drugi,
Tonizacja nerwu błędnego. Co to jest ten nerw błędny? To później więcej trochę powiem na ten temat. A tutaj relaks według Wygocko, którego nauczyłem się od terapeutki w Krakowie, to było w 2001 roku na szkoleniu, od Marii Bulińskiej. Pozwolicie też Państwo, że zmienię teraz formę zwracania się do Państwa na trochę bardziej bezpośrednią. Siedzę wygodnie, patrzę, czy jest mi wygodnie, zaciskam pięści, krzyżuję ręce nad głową, rozszerzam palce. Dociskam też, tak siedząc, palce stóp do podłogi. Wciskam je, żeby poczuć też nogi. Napinam też mięśnie ud. Rozprostowałem w tej chwili nogi. Zrób to samo. Z pozycji siedzącej podnieś się, wstań. Stań w rozkroku i udaj, że podnosisz i później zrzucasz ciężki ciężar. Zrób to z najpierw wdechem, a potem z powolnym, długim wydechem. Pokołysaj się jak na okręcie, przechodząc z nogi na nogę. Rób przy tym głębokie wdechy i powolne wydechy. Porozglądaj się na boki, do góry, na dół. I zajmijmy się teraz ćwiczeniami twarzy, warg i żuchwy. Zrób trąbki. Żabki. Takie uśmieszki. Zaciskaj mocno zęby. Zrób tak zwane orzeszki. Zrób tak, żeby twój język utworzył górkę. Trzymaj język za dolnymi zębami, że wygina się jego grzbiet w górę i to napięcie trochę nieprzyjemne dopuszczamy, układamy język z powrotem luźno. Język będzie rozluźniony. To tak wyglądało. Teraz zagniewany język. Umieść koniec języka za górnymi zębami. Język silnie się napina, naciska górne zęby. Język jest napięty. To trochę nieprzyjemne. Opuść go, rozluźnij się. I odpocznij. Posłuchaj, nadchodzi czarodziejski sen. Rzęsy opadają, rzęsy opadają, rzęsy opadają. Oczy zamykają się, oczy zamykają się, oczy zamykają się. Spokojnie oddychamy, spokojnie oddychamy. Czarodziejskim snem zasypiamy. Oddychamy. Lekko, równo, głęboko. Oddychamy. Lekko, równo, głęboko. Oddychamy. Lekko, równo, głęboko. Ręce odpoczywają. Ręce odpoczywają. Nasze nogi odpoczywają. Odpoczywają, zasypiają. Oddychamy. Lekko, równo, głęboko. Oddychamy. Lekko, równo, głęboko. Oddychamy. Lekko, równo, głęboko. Szyja nienaprężona i rozluźniona. Wszystko cudownie rozluźnia się. I powróćmy, że spokojnie oddychaliśmy i odpoczywaliśmy, snem czarodziejskim spaliśmy.
Dobrze tak odpoczywać, ale pora wstawać. Mocno znowu pięści zaciskamy, podnosimy je wyżej, rozciągamy się, oczy otwarte. I powtórz ćwiczenia rozluźniające warki, żuchwę i języka. Znowu wykonujemy trąbki. Wykonaj trąbki. Żabki. Orzeszki. Język górka. Język zagniewany. I pozostań spokojny. Znowu nadchodzi czarodziejski sen. Rzęsy opadają. Oczy zamykają się. Spokojnie oddychamy. Czarodziejskim snem zasypiamy. Oddychamy. Lekko, równo, głęboko. Nasze ręce odpoczywają. Odpoczywają, zasypiają. Odpoczywają, zasypiają. Napięcie ustało. Rozluźniło się całe ciało. Rozluźniło się całe ciało. Wargi rozluźnione. Mięśnie rozluźnione. Posłuszny stał się nasz język. Posłuszne stały się nasze mięśnie. Przywykły być rozluźnione. Oddychamy. Lekko, równo, głęboko. Dobrze odpoczywaliśmy, snem czarodziejskim spaliśmy. Dobrze tak odpoczywać, ale pora wstawać. Mocno znowu pięści zaciskamy, podnosimy je wyżej. Przeciągamy się, uśmiechamy. Tamto ćwiczenie zakończone. I chciałbym pokazać Państwu drugie. Tonizacja nerwu błędnego. Nauczyłem się go od Elżbiety Pakocy, nauczycielki metody TRE. To była miejscowość Jawor, marzec 2018 roku. Metoda opiera się na teorii poliwagalnej. Stephen Porges, autor książki Teoria Poliwagalna, opisuje to. Dużą rolę odgrywa tu nerw błędny. Jego przebieg jest tutaj istotny. Vagus to nerw błędny z łaciny. Dlatego teoria poliwagalna. Posłuchajmy. Najpierw pomasuj czoło. Następnie rozmasuj, delikatnie porozciągaj skórę nad okiem. Nad jednym okiem i nad drugim okiem. Tuż pod brwią, dotykając kciukiem nieco mocniej, wyszukaj mięsień, który tam jest. Jak go znajdziesz, ponaciskaj go. Jeśli napotkasz opór, przytrzymaj, napieraj. Oddychaj. Jeżeli odczuwasz ból, poczekaj. Ból za chwilę się zmniejszy, napięcie odejdzie. Wykonaj to samo nad drugim okiem. Też znajdź mięsień. Jak go zlokalizujesz, ponapieraj. Napotykasz opór, przytrzymaj. Pooddychaj. Poczekaj, ból się zmniejsza, napięcie odchodzi. W wewnętrznym kąciku oka, oczodołu, wyszukaj kciukiem też w kości, taki niewielki dołek, niewielkie wgłębienie. Ponaciskaj tam trochę mocniej, jeszcze mocniej.
Oddech się pogłębia. Też czekamy, aż ból się nieco zmniejszy. Robimy to samo na drugim oku. Też szukamy tego dołka, wgłębienia. Dociskamy. Czekamy, aż się trochę przyzwyczajimy. Pogłębia mi się oddech. Przejdź do ćwiczenia krtani. Wydaj gardłowe ry, takie takie przedłużone. Następnie zamknij usta i kontynuuj to jako mruczenie. W tym mruczeniu wznoś się na wyższe i opadaj na niższe tony. W ten sposób. Teraz popracuj chwilę nad przeponą. Przy wdechu pozwól przeponie zrobić na brzuchu balonik. I powoli wydychaj powietrze. Próbuj być rozluźniony. Jeżeli byś spinał z tyłu dolne żebra, to zwróć na to uwagę, żeby tak nie było. W tych ćwiczeniach uwzględniamy przebieg gałęzi nerwu błędnego, nazywanej wiązką VVC. To jest opisane w książce Teoria poliwagalna. Obejmuje ona 10. nerw czaszkowy z towarzyszącymi mu nerwami twarzy, gardła, ucha środkowego i krtani. Od aktywacji tej gałęzi zależy pozostawanie w obszarze zaangażowania społecznego. Uśmiechamy się w odpowiedzi na uśmiech. Kiwamy głową potakująco, gdy się zgadzamy i przecząco, gdy się nie zgadzamy. Ta teoria, teoria poliwagalna, którą Porges stworzył i opisał, bazuje na ewolucji układu nerwowego. Wynika z tych obserwacji dotyczących, że wczesne kręgowce, takie jak gady, mają taki pierwszy obwód nerwowy, z którego korzystają w stresie. I reakcja wtedy jest przez znieruchomienie. W trakcie ewolucji kręgowców, już u ryb kostno-szkieletowych, pojawił się drugi obwód nerwowy, który reaguje dając hasło walcz albo uciekaj. To jest współczulny układ nerwowy. U człowieka oba te obwody są obecne, tak jak u wszystkich ssaków, ale pojawia się, włącza kolejny szlak nerwu błędnego, brzuszny szlak nerwu błędnego, który hamuje, potrafi wyhamować, choć nie zawsze. Zależy też to od tego, czy organizm wyczuwa w otoczeniu spokój. A więc hamuje te mechanizmy znieruchomienia, walki albo ucieczki i uruchamia zachowania społeczne. I działa również poprzez mięśnie twarzy, gardła, krtani, gdyż ta wiązka tego szlaku nerwu błędnego, która się zaczyna w pniu mózgu, w obszarze pnia mózgu, wiąże dwuznacznym, więc wychodzi z tego samego miejsca, co nerwy, które unerwiają mięśnie twarzy. I od nich zależy mimika. I tak samo wychodzą stamtąd, biorą swój początek, nerwy, które unerwiają ucho środkowe, od tego zależy słuchanie, i nerwy, które unerwiają gardło i krtań, odpowiedzialne za artykulację. Dlatego jak ten obwód nerwowy się aktywuje, to uspokaja nasze narządy wewnętrzne i reguluje ich funkcje. Bicie serca, oddychanie, a także umożliwia, że moja twarz wyraża emocje, a moja mowa, mój głos zyskuje prozodię. Za chwilę powiemy o tej prozodii. Tu chciałem pokazać książkę Stephen Porges, Teoria poliwagalna. Książka wydana bardzo niedawno, w bieżącym roku. A więc jeszcze tylko takie ostatnie pytanie. Czy uda nam się pozostać na tym odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, w
którym utrzymujemy zaangażowanie społeczne. Serce wolno nam bije, oddech utrzymuje się pogłębiony, wyrównany, mięśnie rozluźnione, mamy skupienie, przyjemne podniecenie. Porges zwraca uwagę na taką zbawienną rolę mowy, ale mowy niepozbawionej wyrażania emocji, a więc mowy wyposażonej w prozodię. Prozodia to odpowiednia intonacja głosu, przekazująca emocje, gdzie jest obecny odpowiedni akcent, melodia, siła, rytmiczność, głośność, pauzy, wysokość, tak zwany iloczas, że pojawiają się też możliwość taka przedłużania niektórych głosek, na przykład samogłosek. Odpowiedni tembr głosu, tempo mówienia. I według teorii poliwagalnej prozodia przekazuje informacje o naszym stanie fizjologicznym. Jak jest obecna, to znaczy, że jesteśmy spokojniejsi. Ale zależy też od tego, czy się pojawi, zależy to również od tego, czy wyczuwamy, że w otoczeniu jest spokój. Co nam może być pomocne? Porges podkreśla rolę rozmowy i jako ideał podaje głos matki, która uspokaja niemowlę. Podaje też śpiew, różne formy śpiewu, a szczególnie śpiew churalny, gdzie występuje również dostrajanie głosów, jednoczesne słuchanie innych i nasz własny śpiew. I też możliwość skandowania, głośnego czytania, to także wymienia jako pomocne. Chciałbym dodać tutaj jeszcze, zależnie od okoliczności, możemy wykorzystywać też taką rolę śmiechu. Dlatego polecam filmik Mr. Ramesh. Ubawicie się Państwo oglądając ten filmik, a Mr. Ramesh tak bardzo żywiołowo opowiada o tym, że należy dopuszczać swoje emocje, nawet gdyby to był rodzaj strachu, nawet gdyby to wiązało się z jakimś rodzajem drżenia. Dlatego na końcu tak mówi, tak żywiołowo, tak energicznie. I'm shaking, I'm shaking, I'm alive, I'm alive. Tak jakby zachęcał nas do tego, żeby ożywić swoje ciało. I tu od razu uruchamia się mi wiedza na temat metody TRE. Metoda TRE, która właśnie poprzez drżenia bazuje na tym, żeby poprzez drżenia rozbić napięcia mięśniowe, które posiadamy. Metodę tę opracował David Bercelli i jest na rynku jego książka Shake It Off, a więc wytrząśnij to. I do tego bym Państwa zachęcał, do tego zachęcam. Jednocześnie dziękuję, życzę wielu rozmów, ciekawych lektur, przyjemnego słuchania muzyki i żywej przepony, która zależnie od okoliczności dopuści, czy to płacz, czy śmiech, czy drżenie. Dziękuję bardzo.